Dane poniżej równania prostych zapisz w postaci kierunkowej i naszkicuj w układzie współrzędnych. A tu mamy trzy równania prostych i mamy je przekształcić do postaci kierunkowej. Przypomnę, że postać kierunkowa to jest postać y równa się mx plus n. To jest współczynnik kierunkowy. Zwany również nachyleniem, a to n to jest punkt przecięcia z osią pionową. Prawda? Jak x podstawimy 0, to y jest równe n, czyli to jest tutaj, gdzie ta prosta przecina oś pionową. No dobrze, i teraz mamy, zacznijmy od prostej a. Jej równanie jest 2x plus 2y równe minus 8. No i to jest równanie prostej w postaci ogólnej. I teraz chcemy stąd przejść do takiej postaci. Czyli co? No wydaje się, że pierwszym krokiem chcemy przerzucić x na drugą stronę, to znaczy od obu stron tego równania odejmujemy 2x. No i wtedy po lewej stronie zostajemy z dwoma y-kami, a po prawej mamy minus 2x minus 8. No i prawie jesteśmy już w takiej postaci, tylko jeszcze tu mamy 2y, no więc pewnie trzeba podzielić obie strony tego równania przez 2. Czyli oba tu wyrazy dzielimy przez 2. No i dostajemy równanie tak. Tutaj jest 2 przez 2 to jest y. Minus 2x przez 2 to jest minus x. I tu jest minus 8 przez 2, czyli minus 4. I to jest równanie pierwszej prostej w postaci kierunkowej. Współczynnik kierunkowy jest minus 1, a wyraz wolny jest minus 4. Dobrze, to znaczy, że ta prosta przecina oś y w punkcie minus 4, czyli 0 minus 4 to jest jeden punkt. No i żeby narysować prostą, to wystarczy znaleźć dwa punkty. My może weźmiemy sobie kilka. Przypomnijmy, co to jest współczynnik kierunkowy. Prawda? Jeżeli współczynnik kierunkowy jest minus 1, to znaczy, że jeżeli się poruszę z x o 1 w prawo, to z y o 1 w dół. Czyli tu jest taki punkt. Tu jest punkt. No a jeżeli z x się poruszę o 1 w lewo, to y pojedzie o 1 do góry. No i to są punkty tutaj. No i teraz muszę je połączyć. Może je połączę. Oj, trochę mi nie wyszło. O. No czyli to jest prosta a, czyli y równa się minus x minus 4. Przejdźmy teraz do prostej b. Prosta b. 4x równe minus 8. No dobrze, no i zauważamy, że tu w ogóle nie ma y. No, czyli jak tutaj przedstawić ją w postaci kierunkowej? No i odpowiedź jest, że nie można. No jest to prosta, której nie można przedstawić w postaci kierunkowej. I to jest... Zaraz zobaczymy, prawda? X jest zawsze równe. Ile to jest x? No możemy co najwyżej przez 4 sobie podzielić obie strony. No i to równanie jest x równe minus 2. No, czyli niezależnie od tego, jaki jest y, wszystkie punkty na tej prostej mają współrzędną x równe minus 2. Czyli to jest taka prosta pionowa. No i takie proste pionowe, proste x równe coś, no one nie mają postaci kierunkowej, prawda? Nie możemy jej przedstawić w postaci y równe, no bo y, prawda, nie jest w ogóle związane z x, x jest ustalony, a y jest dowolny. No, czyli ta prosta b to jest prosta y równe minus 2, no, przepraszam, x równe minus 2, czyli to jest prosta b, x równe minus 2, no i c, i c to jest prosta 2y równe minus 8. Wobec tego co? Podzielimy przez 2 jeszcze obie strony. I wobec tego dostajemy y równe minus 4. No i jaki jest współczynnik kierunkowy? No nie ma x, prawda? Ale jeżeli nie ma x, to znaczy, że m jest 0.
No, mógłbym ją napisać wyraźnie w postaci y równe 0 razy x minus 4. Czyli tym razem y jest ustalony, prawda? Czyli tak, y równe minus 4. Czyli to jest taka prosta, która jest współczynnik kierunkowy 0, czyli to jest prosta pozioma w tym układzie współrzędu. No, czyli y jest minus 4, a x jest dowolny. No, i to jest prosta. Tak. I to jest prosta C.